Siema widzowie, jak widzicie po tytule, miałem okazję wystąpić pierwszy raz na scenie prezentując pole dance. Dawno nie byłem tak zestresowany. Ale zanim wam o tym opowiem i wam to pokażę, to zapraszam was na treningowego vloga. Poprzedni materiał na YouTube wrzuciłem 3 miesiące temu. Opowiadałem wam tam, że mam zamiar zrobić formę życia. Od tamtego czasu oczywiście regularnie trenowałem i element, który najbardziej mi sprogresował przez ten czas, to front lever. No już wchodzi bez żadnego problemu, mogę holdować i bardzo komfortowo się w tej pozycji czuję. Do momentu nagrania tamtego materiału, tak jak też wtedy wam mówiłem, trenowałem raczej intuicyjnie, bez żadnego konkretnego planu treningowego, ponieważ chciałem się po prostu ruszać, żeby szybko wrócić do formy. Ale teraz, kiedy już mam tę formę, to żeby ją przebić, uznałem, że bez planu się nie obejdzie, dlatego nawiązałem współpracę z Grzegorzem, który aktualnie rozpisuje mi treningi. Co ciekawe, moje główne cele siłowe, czyli front lever i plancz, mam rozpisywane w systemie EMOM i dzisiaj pokażę wam, jak to wygląda. Dzisiaj zaczynam od EMOMa, w którym robię presy w plęczu. Generalnie tego typu EMOMy razem z frontem robię 5 razy w tygodniu. Robię presa, czekam do upływu minuty i później robię kolejnego i tak razy 10. Dość szybko to idzie, ale jest bardzo męczące. Dobra, teraz mam 50 sekund na odpoczynek i resztę presów robię na gumie, bo tak akurat mam teraz w planie wpisane, że pierwszy jest bez gumy, a 9 pozostałych jest na gumie. No i właśnie tak to wygląda, co minutę muszę robić te plęcze, jest to bardzo męczące. Za mną szósta seria, jeszcze 4, lecę dalej. Może takie cyferki dać, 1, 2, 4, 5, 6. Tak wyglądał EMOM w plęczu. Ma on na celu zbudowanie wytrzymałości siłowej oraz utrwalenie wzorca ruchowego i to samo teraz, również 10 serii, będę robił we froncie, w pulsach, czyli z fronta presuję do góry. 4 robię w fullu, a 6 pozostałych robię w one leg halfie. Trzy miesiące temu zaczynałem od 10 serii w halfie, czyli no oceniam swój progres na git, jest git. Ok, jesteśmy już w studiu, po treningu, jeszcze po tych EMOMach robiłem dzisiaj martwe ciągi, już w normalnym systemie 8 razy 4. Jak wiecie, staram się możliwie wszechstronnie rozwijać swoje ciało. Wrzucam dużo ze swoich treningów na mojego Instagrama, więc zachęcam do obserwowania. Jeśli mówimy o Instagramach, to zachęcam was również do obserwowania profilu Kali Project Shop, który się ostatnio bardzo mocno zaktywizował i wrzucamy tam sporo merytorycznych, przydatnych bardzo poradników odnośnie tego, jak trenować kalistenikę. Również tam niedługo ogłosimy kolejne okno sprzedażowe kursu Stań na rękach. Po pierwszym oknie sprzedażowym tego kursu bardzo dużo naszych kursantów mocno sprogresowało, więc no myślę, że teraz będzie jeszcze lepiej. Lecę. O. Dobra, przejdźmy do rzeczy tytułowej, czyli do pokazu na rurce. Jak to się zaczęło i w ogóle o co w tym chodzi? Otóż, trenuję kalistenikę już prawie 10 lat, a wcześniej trenowałem taniec. Był to taniec towarzyski i trochę popingu. Pomyślałem, że całe te swoje doświadczenie wykorzystam do tego, żeby stworzyć 3-minutowy artystyczny pokaz. Akurat rurka okazała się narzędziem, który bardzo dobrze pomaga w połączeniu właśnie siły tańca oraz robieniu show, więc postawiłem właśnie na coś w tym stylu. Dusza artysty drzemie we mnie od dawna, więc pokazanie wam tego jest dla mnie czymś bardzo nowym i powiem wam, że trochę mnie to stresuje. Cały ten pokaz w ogóle też mnie stresował, bo właśnie było to coś nowego. Na szczęście w przygotowaniach pomogła mi Maria, którą znacie z jednego z moich poprzednich vlogów z podopiecznymi. Do pokazu na sali pole dance przygotowywałem się tylko 10 dni, żeby zobaczyć, jaki był tego efekt. Przenieśmy się w dzień występu i zobaczmy jego fragment. Dawno nie byłem tak zestresowany, a dlaczego?
ponieważ za chwilę wychodzę na swój pierwszy pole dance'owy pokaz przed ludźmi, który łączy w sobie elementy siłowe i taniec. Wszystko trwa 3 minuty. Jeszcze mam przed sobą jedną wizualizację i wjeżdżam. Pewnie po mojej twarzy widać, że jestem obsrany. Zobaczymy, jaką twarz będę miał po pokazie. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Ale jak na to, zszedł z tej sceny. Jak mogło być, to bardzo dziękuję. Ale było super. Bardzo dziękuję. Gratuluję. To jest moja reżyserka, choreografka, trenerka. Było cudownie, jestem bardzo dumna, także gratuluję cudownego występu. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Teraz jeszcze taki wiersz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jesteśmy po wszystkim. Uderzałem tylko nogami w jakieś lampy. Generalnie wszystko wyszło fajnie. Projektor! Projektor! I no, bardzo, bardzo mi miło, że mogłem dać taki pokaz.